To dla mnie ważne. Jako autor wynajmuję AI, żeby używała mojego głosu i czytała wybrane wiadomości. Miej jednak pewność, że za każdą informacją stoi ludzkie doświadczenie redakcji Voice House. Ze studia Voice House seria podcastów Pop Culture in Brief. Nie żyje Quincy Jones, legendarny producent muzyczny i ikona przemysłu rozrywkowego. Zmarł w wieku 91 lat w swoim domu w Los Angeles. Urodził się w 1933 roku i od najmłodszych lat interesował się muzyką. Dziennikarze agencji AP piszą, że Jones wzniósł się z młodzieżowych gangów Chicago na wyżyny show biznesu. Został jednym z pierwszych czarnoskórych menedżerów, którzy działali w Hollywood. Jako dziecko włamał się do kuchni ośrodka wypoczynkowego, szukając jedzenia. Na zapleczu zobaczył jednak mniejsze od tradycyjnych pianino spinetowe. Gdy tylko dotknąłem klawiszy, każda kropla mojej krwi, każda komórka w moim ciele powiedziały mi: to jest to, czemu musisz poświęcić życie, mówił w jednym z wywiadów. Jones był znany z produkcji kultowych albumów, w tym Thriller Michaela Jacksona, który zyskał miano najlepiej sprzedającego się albumu w historii branży muzycznej. Współpracował z takimi artystami jak Frank Sinatra, Ray Charles i Ella Fitzgerald. Był inicjatorem nagrania charytatywnej piosenki We Are The World na rzecz głodujących w Etiopii. Zdobył 28 nagród Grammy, Emmy i 2 Oscary za całokształt twórczości. Skomponował m.in. klasyczny utwór Soul Bossa Nova. Jones był pierwszym Afroamerykaninem, który zdobył uznanie w przemyśle muzycznym na tak dużą skalę, współpracując z wieloma białymi artystami i zdobywając nagrody, które wcześniej były zarezerwowane dla białych muzyków. Jego sukcesy otworzyły drzwi wielu innym artystom. 16 lat, tyle fani The Cure musieli czekać na nowy album ukochanego zespołu. Songs of a Lost World ukazał się 1 listopada i, jak na dzień premiery przystało, porusza tematy mroku, straty i przemijania. Robert Smith, lider grupy, w wywiadach podkreślał, że proces twórczy był dla niego wyzwaniem, a teksty są odzwierciedleniem jego osobistych doświadczeń, gdy zmagał się ze śmiercią bliskich. Muzycznie album łączy elementy post-punka z orkiestrowymi aranżacjami oraz dynamicznymi kompozycjami. Songs of a Lost World to nie tylko powrót The Cure po długiej przerwie, ale także emocjonalna podróż przez osobiste doświadczenia Roberta Smitha. Album jest pełen nostalgii i refleksji nad utratą, a jednocześnie ma dodawać otuchy osobom, które się z nią zmagają. Zuchwała kradzież w Holandii. Złodzieje wysadzili w powietrze drzwi galerii sztuki w południowej części kraju. Celem przestępców były 4 prace Andy'ego Warhola z 1985 roku z serii Reigning Queens. Przedstawia ona portrety ówczesnych królowych Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii i Swazilandu. Złodzieje ukradli 2 dzieła ze słynnej serii sitodruków. 2 kolejne poważnie uszkodzili, uciekając z miejsca nieudanego napadu. Złodzieje nie byli w stanie zmieścić dzieł w samochodzie, którym planowali uciec. W efekcie 2 z 4 dzieł zostały wyjęte z ram i poważnie uszkodzone. Złodzieje uciekli z portretami królowej Elżbiety II oraz królowej Małgorzaty II. Pozostałe 2 porzucili przed galerią. Wartość skradzionych dzieł pozostaje nieznana, choć właściciel galerii planował wystawić je na sprzedaż jako komplet podczas nadchodzących targów sztuki w Amsterdamie.
Serial Ted Lasso, który zdobył serca widzów na całym świecie, może wkrótce powrócić na srebrny ekran. Trzeci sezon miał być finałem opowieści o trenerze Lasso i drużynie AFC Richmond. Pojawiły się jednak informacje, że możliwe jest zarówno nakręcenie czwartego sezonu, jak i spin-off. Prezes Warner Bros. Potwierdził, że Apple TV Plus jest zainteresowane dalszym rozwijaniem uniwersum Teda Lasso. Zaznaczył, że rozważane są różne opcje, w tym czwarty sezon oraz spin-off osadzony w tym samym świecie. Mógłby on skupić się na postaciach drugoplanowych lub dalszych losach drużyny AFC Richmond. Choć niektórzy widzowie obawiają się, że historia nie miałaby sensu bez tytułowego bohatera, twórcy są przekonani, że można na przykład pokazać życie Rebeki Welton lub Roya Kenta. Decyzja o przyszłości serialu w dużej mierze zależy od Jasona Sudeikisa, który nie tylko grał główną rolę, ale także był współtwórcą i głównym scenarzystą. Choć oficjalne potwierdzenie czwartego sezonu lub spin-offu jeszcze nie padło, entuzjazm twórców i widzów sugeruje, że jeszcze nie raz zobaczymy się z bohaterami serialu Ted Lasso. Like it or not, Richmond are changing the way we do things. And from now on, that way is the Lasso way. Hey, look, this car's got an invisible steering wheel. Tragicznie zakończyła się historia wiewiórki imieniem Peanut, która była gwiazdą mediów społecznościowych i miała ponad 500 000 obserwujących. Władze stanu Nowy Jork odebrały ją właścicielowi i uśmierciły pod pretekstem badania na wściekliznę. Mark Longo znalazł maleńką wiewiórkę 7 lat temu i po nieudanej próbie wypuszczenia jej na wolność postanowił ją zatrzymać. Dał jej na imię Peanut, czyli orzeszek. Stworzył konto w mediach społecznościowych i regularnie publikował krótkie filmy opowiadające o życiu wiewiórki. Profil obserwowało 600 tysięcy osób. Później stworzył małe schronisko i przygarnął kilka dzikich zwierząt. Pod koniec października pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska wkroczyli do domu Longo, zabierając Peanut i Shopa Freda. Władze miały otrzymać anonimowe skargi na nielegalne trzymanie dzikich zwierząt. Longo wyjaśniał, że chciał zarejestrować Peanut jako zwierzę edukacyjne i czekał na dopełnienie formalności. Peanut i Fred zostały jednak odebrane. Kilka dni później władze poinformowały, że zwierzęta zostały uśpione po tym, jak Peanut ugryzła jednego z pracowników departamentu. Decyzja władz wywołała dyskusję na temat przepisów dotyczących posiadania dzikich zwierząt jako domowych. To było Pop Culture in Brief. Głosem Jarosława Kuźniara czytała Sztuczna Inteligencja.